Cześć, witam wszystkich i serdecznie pozdrawiam. W dzisiejszym odcinku zbadamy sobie sanktuarium, a ja was, drodzy państwo, będę raczył moją rozmową teraz. Jacek w większości już opadł, ale tam widać kolejną burzę. Myślisz, że... Kolejna hawgufa. To zamek elfów światła? Od kiedy niby przejmują się pustkowiami? Beggir i Bejla wspominali nam o tym miejscu. Mówili, że nie wolno tu wchodzić i że skrywa jakąś zapomnianą historię. Zapomnianą historię? Brzmi jak coś w sam raz dla siebie. Ano, sam to mówiłem. Kolejna burza. No, ale teraz wiemy, jak ją zatrzymać. No dokładnie, tutaj już zlikwidowaliśmy tą burzę. One mnie męczą tu strasznie. Lecimy dalej. Drodzy widzowie, oczywiście, jeżeli dotarliście tutaj do tego etapu w tym odcinku... Co dalej? Do uleczenia tej ziemi potrzeba czegoś więcej niż dwóch śpiewających hawgów. Blizny konfliktów żarły się w materię tego świata. Muszę wierzyć, że na dłuższą metę działamy na korzyść Alfheimu, ale... No, co twój ojciec zawsze mówi w takich sytuacjach? Nie oczekuj zbyt wiele, chłopcze, a nigdy nie będziesz zawiedziony? Mądre słowa. A ja chciałem dokończyć, drodzy państwo, że jeżeli dotrwaliście do tego momentu... No! Lepiej poszukajmy jakiejś drogi pod ziemię! Musimy znaleźć jaskinię! Zostawcie koniecznie suba i łapkę w górę, bo już nie będę któryś raz... Jaskini szukamy. My nie przejdziemy, ją widzimy jedynie. One na wstecznym zbytnio nie potrafią. Nikt nie podpowie, gdzie to wejście. Tam! Widzę wejście! Tu? Ta! O, ale schowane, ola Boga! Pewny, ale dobrze, że to robimy. Ta burza piaskowa nie pasuje do Alfheimu. Ano, ponowne usłyszenie pieśni piasków to prawdziwa gratka. Nawet jeśli to wersja solo. Poczekaj, aż uwolnimy drugą hapgufę. Będzie duet. Miejsce. Nie wygląda na jaskinię ciemnych elfów. Wygląda mi to na opuszczoną pradawną osadę, zbudowaną przed powstaniem studni światła. Więcej materii gniazd. Jesteśmy na właściwej drodze. Okej, tu nie mamy przejścia, też dobrze to wiedzieć. Dobra, lecimy w dół. Strzałą. Fuj, najwyraźniej gniazda nie lubią dźwięku. Coś ogarnęliśmy, ale co to było? Ja, drodzy państwo, nie wiem. Ostatnio byliśmy w Alfheimie, gniazda były dosłownie wszędzie. Wyglądały nienaturalnie, jakby wisiły wszystko dookoła, nawet samo światło. Wyglądały tak, bo nie jesteś z tego świata. Dla ciemnych elfów gniazda są bardziej naturalne niż ta śnieżno-biała kolumna pośrodku studni. Spójrz, jak stare są niektóre z tych powierzchni.
Znacznie starsze niż studnia światła, a nawet nasza uwięziona Hawgufa. Chyba masz rację. Lubię myśleć, że zawsze ją mam. Nie no, nie będziemy jak pajac latać w tom i z powrotem. Atreus tu po coś czeka, ty... Zaraz, zaraz, gdzie my chcemy się dostać? Tu na dół. Okej, zobaczcie, tu możemy się... ...spinać. Dobra, jesteśmy na drugiej stronie. Burza piaskowa leci z góry. Nie przeczytałem oczywiście dialogu. A! Nie wiem dlaczego to działa, ale się cieszę. Trzeba się nakombinować przy zagadeczkach. Pełzacz po lewej! Ale one śmierdzą. Bracie, ten parszy nie za chwilę wybuchnie! Z tyłu! Po zawodach? Po zawodach, drodzy państwo. To świeci, jakbyśmy mieli tu coś podnieść, a to czarny elf, jak domniemam. Kto to? Cześć! Za tobą, bracie! Cześć! Niepotrzebnie to. Ale go wybiło. Pięknie. Elfy światła? Dobra, rozejrzyjmy się po kolei. Z lewej, trucizna! Dobra, pierw tego w piasek.
sporo ich tu, proszę państwa. Starczy? Jeszcze jeden wróg! Co tu robią elfy światła? To nie jest teren ciemnych elfów? Terytoria Alfheimu często zmieniają władców. Tak się wydaje. Beggwir wspominał, że te ruiny mają dla elfów światła znaczenie historyczne. Pewnie mają powstrzymać intruzów. Ups. No myślałem już, że nie przeczytamy sobie tego znacznika na ścianie. To by była wielka szkoda dla nas, jak staramy się wszystko robić. Dobra, możemy iść tam na górę w pierwszej kolejności, zebrać co nam powypadało. Tu mogliśmy przeskakiwać. Dobra. Idziemy tym przesmykiem w ścianie, a właściwie w drzwiach przysypane piaskiem. Ale już za chwilę nie będzie burzy piaskowej tutaj. Za chwilę nie będzie, oczyścimy teren. To trzeba znowu z lustra potraktować. Dobra, tu na dół nie zejdziemy. Atreusie, przeszkadzasz trochę, plączysz się pod... Jak ominiemy tę gęstą materię? Chwila, czy materia nie była wrażliwa na dźwięk? Masz oko. Ruszamy dalej? Nawet dwoje oczu mam. To nie jest tak, że tylko jedno mamy oko. Wszystkie tutaj tereny tak podobne. Zmieniam strzały! A ja taktykę. Nad tobą, uważaj! Tego długo nie korzystałem, by mogło być dobre na nich. Kolejny elf światła, z lewej! Cześć. Oni się zbugowali, czy co? A twój kolega ci nie pomoże, już wiecie, że nie macie szans. Będą wolne, będą mogły się rozmnożyć? Prawie na pewno, choć to słodko-gorzki spektakl, zważywszy na cenę. Cenę?
Ano, dorosłe osobniki przekazują swoje światło potomstwu. Czekaj, czyli muszą umrzeć, żeby mieć dzieci? Nie muszą, ale im więcej oddadzą światła, tym większe szanse na przetrwanie mają ich dzieci. Wow. Tak już robią rodzice. Serio? Wszyscy rodzice mają umrzeć za swoje dzieci? Ja bym tak postąpił. Teraz mnie martwi, jak tamtego rozwalić szczurojada, nie? Co tu jest? Stąd nic nie będę widział. Ale może tam w prawo uda nam się. Wyśmienicie. Inny kąt trochę. To i ona. Pora ją uwolnić. Nie wydajesz się zbytnio zadowolony, chłopcze. Na wolności czeka je śmierć. To niesprawiedliwe. Takie jest życie. Ich poświęcenie pozwoli przetrwać w potomstwu. Więc będą spełnione. Nie myślałem o tym w ten sposób. Po prostu na miejscu ich potomstwa nie chciałbym tego. Wiem, synu. Ale nie miały innego wyjścia. Okej, ale po coś tą ścieżkę odblokowaliśmy, tak przynajmniej się wydaje. Ale tu żadnego lustra nie widać. Generalnie, jeżeli byśmy tam jakoś dotarli... Spoko, już wiem. Okej, okay, to jednych mniej. To jest jedno poluzowane. Czy to nam coś nie odblokowało z tej strony? Mam jeszcze te dwa, nie? Wracamy na powierzchnię. Cześć. Palisz w niej liście i wdychasz dym. O, pomogę? Nie! Liście, liście, a nie tytoń. Gdyby ktoś nas zaatakował, nie ma to jak uzupełnienie sobie żyćka.
kurde, tam została ta jaszczurka jeszcze, nie? Ale ja nie widziałem miejsca. Gdzie by ją można było killim, ale zobaczymy to sobie. Może nam się uda znaleźć to miejsce. Może nie. To będzie wielka szkoda. Los tych stworzeń przypomniał mi pewną historię. Tak? Był sobie raz pewien kowal, któremu król nakazał wykuć skrzynkę zdolną pomieścić w sobie całe zło świata. Ale żaden metal nie miał takiej mocy. Kowal więc postanowił użyć ognia. Ojcze, proszę. Co takiego? Nie musisz. Słuchaj, wiem, że takie rzeczy zwykle mnie smucą, ale to nie znaczy, że nie przeżyję. Rozumiesz? Tak. To co się stało z tym kowalem? Kluczem do otwarcia skrzynki była jego córka. Zginął, chroniąc ją przed tymi, którzy chcieli otworzyć zamek. Nie będziesz musiał tego dla mnie robić. Wiem, ale mógłbym. Słuchajcie, ja już chyba się nie będę cofał do tej jaszczurki, to za daleko. Mogliśmy trochę lepiej to rozkminić. Ale uwolnijmy naszą meduskę, ja tak będę je nazywał, do końca. Co my teraz mamy tu zrobić? Dobra, widzę. Wiem, że nie tędy. Tylko czy tu zaraz nie będzie ta jaszczureczka? Nie, to zdecydowanie daleko. Nie, nie. Chociaż? Czekajcie, sprawdźmy kawałeczek sobie, to nam nie zaszkodzi. Nie, nie, to będzie kawał drogi jeszcze. Chyba nadużyliśmy gościnności Alfheimu. Jak zwykle. Szybko poszło. Chodźmy, uwolnijmy ją. Uwolnijmy, ustanie burza piaskowa. Przyczynimy się do dobra tego światu tu. I że gdzie mamy podjechać? Znowu będziemy mogli meduskę obserwować. Tu, nie? Dokładnie. To chyba nam się zrobi taka seria z tych opcjonalnych zadań pobocznych. W gufa ci ufa. Kolejne trofeum. W przyszłości wiedz jedno, Atreusie. Zawsze będę robił to, co dla ciebie najlepsze. Nawet ta dwójka rozumie, że rodzic nie ma większego wyboru. Bardzo fajnie. To... czy one... Lepiej ty od... Wiecie co? Nieważne. Okej, w tym miejscu się chcę z wami pięknie pożegnać, drodzy widzowie, na tle tańców godowych Medus.
Wiem, że ona się inaczej nazywa. Pieśń piasków. No, nie sądziłem, że się wzruszę. Coś pięknego. Racja, bardzo pięknie to wygląda na niebie. Dzięki, ojcze, za to wszystko. Wiem, że to nie rozwiązuje problemów, ale czuję, że pomogliśmy. Też tak czuję, Atreusie, też. No poezja, coś co tu robią te meduzy. Dobra, koniec oglądania, widzimy się w kolejnym odcinku, cześć! Kto wie, jakie przygody czekają na rozświetlonych pustkowiach.